Za wszystko dziękujcie Bogu. Taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie. Tymi słowami przywitaliśmy dziś Chrystusa, który przychodził do nas w Ewangelii. Za wszystko dziękujcie Bogu. Taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie. I faktycznie dzisiejsze Słowo Boże prowadzi nas do bycia wdzięcznym. I to bycia wdzięcznym właśnie za wszystko. Dosłownie za wszystko. Zarówno i w pierwszym czytaniu, i w Ewangelii słyszeliśmy opowieść o trędowatych. Wódz syryjski, a więc poganin, na imieniem Naaman, przyszedł do Elizeusza, proroka w Izraelu. Jeden ze sług powiedział mu: tam jest prorok, mąż Boży, który cię może uzdrowić. Faktycznie wódz syryjski Naaman, poganin, wybiera się z samym swoim dobytkiem, orszakiem do Izraela, do proroka Elizeusza. Idzie, by sobie w pewien sposób może nawet i kupić ten dar uzdrowienia. Idzie jako wódz, jako pan, jako człowiek wielki. Co robi zaś Elizeusz? To było chwilę wcześniej w tym fragmencie, którego żeśmy dzisiaj nie słyszeli. Prorok Elizeusz nawet nie wyszedł z domu. Posłał tylko swojego sługę do wielkiego pana, by ten mu powiedział: idź się, obmyj 7 razy w Jordanie. Wielki pan się oburzył. Czyż w moim kraju nie ma o wiele wspanialszych rzek niż ten podrzędny Jordan? Czyż więc tam nie mogłem się zanurzyć i obmyć? Nie będę się w tym podrzędnym Jordanie miał. Nie chciał. Wielki pan się oburzył i niemal obraził, że został w tak, w swoim mniemaniu, niegodny sposób potraktowany. Wódz przybył, został odprawiony przez sługę. To do rzeczy, która mu się wydawała, nazwijmy to haniebną, obmyć się w podrzędnym Jordanie, w jakimś tam strumyku. Ale jego słudzy byli trochę bardziej mądrzy niż on w tej sytuacji. On mu mówią: wodzu, jakby ci prorok kazał coś ciężkiego zrobić, to byś zrobił? No tak. No to i skoro taką prostą rzecz ci daje, to weź ze zrób. Wódz dał się przekonać. Faktycznie obmył się w Jordanii 7 razy i został uzdrowiony. Zostało mu przywrócone życie. Wręcz można powiedzieć, że stał się jak nowonarodzony. Pierwsze czytanie nam mówi: jego ciało stało się na powrót jak ciało małego chłopca. A więc nie tylko został uzdrowiony z trądu, ale dostał o wiele więcej. Na ten cud chciał ów wódz podziękować prorokowi. I faktycznie znów z sam orszakiem wrócił do Elizeusza, przekonał się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem, chciał mu ofiarować dary. Ale prorok nie chce. Dlaczego? Dlaczego prorok nie chce daru? Bo wie, że to nie jego mocą, ale mocą Bożą. Wielki wódz staje się pokorny, pozbywa się swego majestatu i staje się pokorny. Skoro tak, skoro prorok mu wskazał, że to nie on, nie człowiek, jest sprawcą cudu,
i że nie człowiekowi należy się dar wdzięczności, to zrozumiał, że wdzięczność i cześć należy się Bogu. Stąd prosi, by mógł zabrać ziemię do swojego kraju, na której to ziemi będzie oddawał cześć jedynemu Bogu, który go uczestił z trądu. Trochę to na zasadzie, nie wiem, relikwii świętych, które nosimy ze sobą na ich chrzcie, czy czasem jakieś sanktuarium, w którym bije jakieś źródełko cudowne, to bierzemy butelkę, nabieramy tej wody z cudownego źródełka i bierzemy do siebie, do domu, by mieć tam, nazwijmy to, pamiątkę z tamtego miejsca, rzecz z tamtego miejsca. Nawet o Izraelu mówimy ziemia święta. Ziemia święta, uświęcona, miejsce, które wybrał Pan Bóg i ten wódz bierze ziemię świętą. Miejsce, które wybrał Pan, ziemię, którą wybrał Pan na własność. Tak wódz chce na tej ziemi, którą Pan wybrał, Jemu oddawać cześć i Jemu dziękować i w tym dziękczynieniu trwać za dobro, które otrzymał. Za dobro, które po prawdzie niczym sobie nie zasłużył. Kochani, podobnie jest w Ewangelii. Już nie jeden trędowaty, ale 10. W jaki sposób usłyszeli o Jezusie? Nie wiem jak. Ówczesne prawo nakazywało trędowatym mieszkać na odludziu, poza obozem, by uchronić od zarażenia. Nie mogli się kontaktować z nikim. I w przepisach Starego Testamentu kapłani jawili się trochę w wielu funkcjach. Z jednej strony jako ci sprawujący kult, czyli składający ofiary, ale też jako, dzisiejszym językiem nas powiedzielibyśmy, sędziowie, a także lekarze. Stąd Chrystus, posyłając tych 10 trędowatych, mówi im: idźcie, pokażcie się kapłanom. Był taki człowiek, który rozpoznał na sobie jakąś właśnie chorobę skóry, miał się udać do kapłana. W tamtym rozumieniu też lekarza. Kapłan miał oglądnąć, co to jest. Jeśli to nabrzmienie było niepokojące, na kwarantannę 7-dniową bądź 14-dniową, miał potem wrócić, zobaczyć to samo miejsce, rozwija się, znika. Po tym jednej, drugiej kwarantannie, jak nie przychodziło, na odludzie dla bezpieczeństwa. Jeśli ów chory odkrył, że jest zdrowy, miał iść, pokazać się kapłanowi, by ten go z powrotem przyjął do społeczności, uznał za zdrowego, za czystego, za niebędącego zagrożeniem, mógł wrócić do swojego życia, do społeczeństwa, uznanym za zdrowego. Stąd Chrystus mówi: idźcie, pokażcie się kapłanom. Jaka to była dla nich informacja? Idźcie, pokażcie się kapłanom. Idźcie, będziecie zdrowi. W innym przypadku pokazanie się kapłanom byłoby bezsensowne, bo co wrócą z rąk do kapłana, idźcie mi stąd, sio. Idźcie. Posłuszeństwo Chrystusowemu poleceniu było aktem wiary i zaufania, że zostaną oczyszczeni. Że zostaną oczyszczeni, że doznają cudu i daru od Chrystusa, którego w jakiś sposób rozpoznali jako proroka. I faktycznie Ewangelia nam mówi, gdy szli, gdy okazali wiarę i zaufanie, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił.
Możemy, przynajmniej możemy się zastanowić, ja się zawsze zastanawiałem, czemu Pan Jezus gani tych dziewięciu, że nie wrócili, nie podziękowali. No bo przecież zobaczcie, że poszli pokazać się kapłanom, więc byli posłuszni słowu Jezusa. Więc no, wypełnili Jego słowo. Czemu więc ich gani za to, że byli posłuszni? Czemu ich gani za to, że nie wrócili? Ale rzecz się kryje głębiej. Rzecz się kryje głębiej. Zobaczcie na to, co przedkładali za pierwsze w swoim życiu. Wydaje się, że dla tych dziewięciu pierwsze i ważniejsze był powrót do swojego życia, do społeczności. Poszli, pokazali się kapłanom. Kapłan zatwierdził, jesteś zdrowy, możesz wrócić. Otrzymując dar, zatrzymał się na darze. A ten jeden Samarytanin, otrzymując dar, nie skupił się na darze, tylko na dawcy. I wrócił do dawcy, którym jest Jezus. Do Chrystusa, którego obdarował zdrowie. Tamci zyskali tylko zdrowie cielesne. Ten zaś odzyskał duszę. I odzyskał wiarę. Co jest pierwsze. To jest zawsze pierwsze w oczach Bożych. Byś żył i miał życie wieczne. Nie tylko to tutaj. Byś miał życie wieczne. Byś wierzył. To jest dla Boga pierwsze. I On daje wszystko. I On robi wszystko ze względu na to, byś wierzył. Byś Go kochał. Byś znalazł życie wieczne. To jest pierwszy cel Boga, dać Ci życie wieczne. I każde Jego działanie do tego zmierza. Czasem będzie to obdarowanie, a czasem będzie to strata. Ale wszystko po to, byś miał życie wieczne. Z tymi 10 trędowatymi może być trochę tak, jak mam przed oczami obraz choinki i małych dzieci, które już przynajmniej w moim domu najpierw trzeba było zjeść tą całą wieczerzę wigilijną, wszystkich tań spróbować i dopiero można się było dorwać do choinki. Póki żeś nie zjadł wszystkiego, nie spróbował, od choinki wara. To człowiek czekał, aż się wszystko skończy, żeby mógł się zerwać z krzesła, ręce umyć, bo to jeszcze było umyj ręce i dopiero. Trochę tak jak małe dziecko, które dorwie się do prezentu, idzie do swojego pokoju i się zamyka i się tym prezentem bawi. Już w ogóle nie podziękuję rodzicom, którzy ten prezent przygotowali. Tych 9 trędowatych, właśnie jak takie małe dziecko, zamiast skupić się na tym, kto dar, prezent dał, to się poszło w świat. Nieważny człowiek, ważny prezent. Człowiek dorosły weźmie ten pakunek, potem spojrzy w oczy. Jeszcze jak zobaczę, że w tym pakunku jest nie byle co, ale prezent upragniony, się rozpłaczę ze szczęścia. Tak zrobi człowiek dorosły, a nie dziecko, które zabierze prezent i pójdzie w swój świat. Tak zrobił ten Samarytanin, który wrócił. Chwalił Boga donośnym głosem, padł na twarz u nóg Jezusa i dziękował Mu. Oprócz zdrowia fizycznego,
otrzymał wiarę w Boga, otrzymał życie wieczne. I dlatego Jezus gani całą resztę, bo dla nich nieważne było życie wieczne. Nieważny był człowiek, czy wreszcie Bóg, który im dar dał. Dlatego witaliśmy dziś Chrystusa: za wszystko dziękujcie Bogu. Taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie. Dlaczego mam za wszystko dziękować Bogu? Bo wszystko, co Pan Bóg mi daje, jest ze względu na życie wieczne. Wszystko, co cię spotkało w życiu, w jakiś sposób, jest ze względu na życie wieczne. I pytanie kluczowe dla mojej i twojej wiary. Czy potrafię tak spojrzeć na swoje życie, że wszystko, co Pan Bóg robi, czy daje, czy zabiera, jest ze względu na moje zbawienie? Czy potrafię przyjąć i dar, i stratę ze względu na zbawienie? Czy potrafię tak spojrzeć na swoje życie? Jako wziąć sobie dziennik swojego życia, w głowie otworzyć, przewertować wszystkie dni, wszystkie godziny, wszystkie lata i starać się na to spojrzeć z perspektywy Pana Boga, który chce mi dać życie wieczne. Bo to jest pierwszym celem Boga. Jeśli to stanie się także moim celem, moje życie wieczne, wtedy faktycznie będę mógł za wszystko dziękować Bogu, bo taka jest bowiem wola Boża względem mnie w Chrystusie. No właśnie. Pytanie, czy potrafię się jej przemóc, aby tak na swoje życie spojrzeć z perspektywy Boga, który pragnie dla mnie życia wiecznego, który pragnie mi dawać, bym zauważył Jego, bym zwrócił wzrok na Niego, bym wracał chwaląc Jego, bym upadł na twarz przed Nim, bym Jemu dziękował, a nie zamknął się w sobie. Za wszystko dziękujcie Bogu. Tę wiarę znalazł wódz syryjski Naaman, gdy poprosił o ziemię świętą, należącą do Boga. Tę wiarę znalazł trędowaty Samarytanin, gdy wrócił do Chrystusa. Myśmy kochani, my taką wiarę znaleźć potrafili.